Hej, cześć, ja jestem KR, a to jest kolejny, 60. odcinek naszej serii na kanale pod tytułem Planescape Torment. Ostatnio zakończyliśmy swoją przygodę w przybytku, tak tutaj jest na mapie napisane, aczkolwiek pełna nazwa tego miejsca brzmi Przybytek Zaspokajania Żądz Intelektualnych. No i mieści się on w dzielnicy urzędniczej, w której w zasadzie spędziliśmy kilka ostatnich odcinków. Sporo tutaj było do zwiedzania, trochę właśnie tych rozmaitych budynków już żeśmy zwiedzili, na przykład aptekę, albo odwiedziliśmy adwokata. Także gdzieś tam po drodze zahaczaliśmy jakieś rozmaite sklepy, muzea i tak dalej. Aktualnie trafiliśmy właśnie w to miejsce i do tej pory rozmówiliśmy się z osobą, która prowadzi ten przybytek. To jest z kobietą imieniem Niesława, która się tu gdzieś kręci. Gdzieś tam zdradziła ona nam kilka informacji na temat tego miejsca, a także na temat swojej własnej osoby. No i tak dowiedzieliśmy się, że świadczą tutaj takie usługi właśnie, cholera wie jakie. Myślę, że fajnie byłoby się trochę rozejrzeć i zobaczyć, co też tutaj znajdziemy. Niesława mówiła, aby porozmawiać z pracownicami tegoż miejsca w nadziei, że być może uda nam się, odbyć jakieś ciekawe rozmowy. Zobaczymy. To jest jakiś bywalec przybytku, tam jest modron, a nawet trzy modrony. Ciekawe, to są chyba te same stworzenia, których mieliśmy tutaj taki mini modron. Chyba nawet Dakonowi go dałem o coś takiego. Taka kostka modrona. Teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda w pełnej okazałości. Tu jest jakaś Dolora. Ciekawe, czy coś ją boli, bo to w sumie... chyba po łacinie dolor, znaczy ból. Ta ciemnowłosa kobieta o bladej karnacji wygląda na kulturalną i wytworną osobę. Gdy się do ciebie odwraca, dostrzegasz, że jej oczy, które wcześniej wydawało ci się być szare, mają kolor wypolerowanej stali. Okej, witaj. Jej głos brzmi delikatnie, spokojnie, wyrównanie. Wydaje się być jakoś tak odległy, jakby w jakiś sposób był od niej oddzielony. Witaj, nazywam się Dolora. W czym mogę ci pomóc? O, no właśnie, w jaki sposób możesz mi służyć, Doloro? Cholera, ale pytanie. Mruga oczami, po czym przykłada dłoń do serca i skłania się lekko. Mogę całkiem wprawnie prowadzić dysputy dotyczące dowolnych spraw naukowych bądź akademickich, jeśli sobie tego życzysz. Jestem też nieźle wyszkolona w rozmaitych rozgrywkach strategicznych. Jeśli wyrazisz życzenie, możemy w jakąś zagrać. Mam tu jednakże materiały umożliwiające rozegnanie zaledwie paru z nich. Okej, miałem nadzieję, że będzie to coś bardziej fizycznej natury. Prowadzić dysputy, mówisz? Dobra, zobaczmy. Prowadzić dysputy, mówisz? Dolora przytakuje. To prawda. Nie jestem ni księgą, ni nauczycielem. Nie pragnę dokształcać mych gości. A oto tematy, na jakie mogę prowadzić dysputę. 15 frakcji i ich wpływ na sigilijską politykę. Najskuteczniejsze strategie militarne dla walczących w Acheron. Znaczenie istnienia samego w sobie. Możliwość dobierania kontrargumentów i wciągania cię głębiej w dysputę będzie dla mnie wielką przyjemnością. Okej. Wybierz temat i sprawdź, czy uda ci się ją pokonać. No to dawaj. Wybierasz temat i rozpoczynasz. W czasie tej długiej debaty wasza dwójka wymienia między sobą argumenty i kontrargumenty. Każdy z was stara się cały czas osłabić pozycję drugiego. Gdy mówisz,
zdaje się cię nachodzić dziwne uczucie, wspomnienie usiłujące przebić się na powierzchnię. Zobaczmy, pozwól, by wspomnienie się ujawniło. Oho, dostaliśmy jakieś punkty doświadczenia. W sumie o tym też mówiła nam tutaj chyba Niesława, że może warto porozmawiać, chociażby właśnie po to, aby dowiedzieć się czegoś może na temat własnej przeszłości. No i wygląda, że tak właśnie to działa. W umyśle twym formuje się wspomnienie ogromnej sali, przepastnego miejsca wypełnionego przez wykwintnie ubranych przedstawicieli elit. Odbywał się tam uroczysty bal. Przed tobą stał niski, nienagannie ubrany mężczyzna, noszący złoty medalion. Widniał na nim symbol, który rozpoznałeś jako znak jednego. Staliście obaj w kręgu utworzonym przez gapiów, którzy zebrali się, by posłuchać waszej debaty. Okej, zobaczmy co dalej. Ależ, to jest niemożliwe, odrzekł mężczyzna, wyglądając na zmieszanego. O, ależ jest, przypomniałeś sobie swą odpowiedź. Wysunąłem kilka niepodważalnych argumentów i przedstawiłem ci parę przykładów. Po prostu nie istniejesz. Ależ, nie możesz. Gdybym się zgodził, to... Pozwól wspomnieniu trwać dalej. Tak, przestałbyś istnieć. I tak bez żadnych rozbłysków światła czy kłębów dymu, bez jakichkolwiek fanfar, mężczyzna po prostu zniknął. Cholera, sprawiliśmy, że ktoś zniknął? No tak, chyba w tych licznych rozmowach, które odbywaliśmy w Sigil, udało nam się gdzieś tam wywiedzieć i wywnioskować, że no Sigil jest takim magicznym miejscem, w którym wiara odgrywa takie pierwszorzędne skrzypce i ma ogromne znaczenie w kształtowaniu rzeczywistości. Zobaczmy, co było dalej. Rozległy się ochy i achy widzów. Niektórzy bili brawo. Pamiętasz, że skłoniłeś się zamaszyście, po czym odszedłeś z delikatnym uśmiechem zadowolenia na ustach. Zdajesz sobie nagle sprawę, że Dolora przygląda ci się uważnie. Dobrze się czujesz? Możemy dokończyć naszą dyskusję innym razem, jeśli chcesz. Nie, kontynuujmy dysputę. Tak, po prostu miałem taką myśl. Mimo iż wyjątkowo trudno jest ci pokonać nieomylną zdolność logicznego myślenia Dolory, ostatecznie jednak udaje ci się wygrać. Kiwa ona jednocześnie głową z uznaniem. Jesteś wyjątkowo utalentowanym dysputantem. Nie da się temu zaprzeczyć. Czuję jednak, że gdybym miała czas na wnikliwsze badania, mógłbyś mnie nie pokonać. Cóż, dzięki, jak sądzę. Jeszcze jest odpowiedź pod tytułem, może nie. Będę to więc uważał za nieuczciwą przewagę. Ale podziękujemy, Dolorze. Dolora przytakuje. Jeśli chcesz, możemy ponownie przeprowadzić dysputę na ten sam temat. Tym razem ja mogę popierać twoje poglądy, jeśli sobie tego życzysz. Poczekaj, czy zawsze jesteś w czasie dysputy taka bezlitosna? Dolora przytakuje. Pani Sława wyszkoliła mnie, bym nie okazywała litości. Inną zaś uczennicę, by po dłuższej debacie zawsze pozwalała swemu gościowi zwyciężyć. To pani Sława pragnęła, bym dostarczała klientom odmiennych doświadczeń. Ciekawe, czyli trochę tak jakby ich zaprogramowała. No ale rozumiem, bo jednak ludzie mają różne preferencje i różnie reagują. A to w końcu jest przybytek zaspokajania żądz intelektualnych, więc pewnie no, są ludzie, którzy mają jakieś żądze intelektualne, gdy
na przykład, czy to mężczyzna, czy to kobieta, tudzież partner w rozmowie jest na przykład bardziej nieustępliwy, a z drugiej strony szukają porozumienia i pewnej spolegliwości. Więc zobaczmy. Rozumiem. Czy moglibyśmy zagrać teraz w jakąś grę? Oczywiście. Czy jest coś konkretnego, w co chcesz zagrać? A nie, w zasadzie to nie pamiętam żadnych gier. W takim razie pozwól, że ci pokażę jedną. Dolora wyciąga niezbyt szerokie, lakierowane pudełko, które rozkłada się w niewielkich rozmiarów plansze z zaznaczonymi kratkami. W pudełku zaś znajduje się pewna liczba wypolerowanych kamiennych pionków. Połowa z nich jest czarna, druga połowa biała. Gra ta ma wiele nazw. Wyjaśnić ci jej zasady? No dawaj. Dolora objaśniła ci zasady gry. To, jak poruszają się pionki i jak zbija się nimi pionki przeciwnika. To chyba szachy, tak? Rozumiem, albo coś podobnego. Wydaje się być tobie to tak jakoś trochę znajome. Zasady są proste, prawda? Jednakże złożoność leży w głównej mierze w samej grze. Opanowanie jej w stopniu mistrzowskim zajmuje bardzo dużo czasu. Zagramy? No pewnie. Dawaj. Grając, uświadamiasz sobie, że już to kiedyś wcześniej robiłeś. Przypominasz sobie zagrania i strategie, dzięki którym wygrywałeś poprzednie rozgrywki i wypróbowujesz wszystkie znane ci sztuczki, by pokonać Dolorę. Niespodziewanie nachodzi cię dziwne uczucie, wspomnienie usiłujące przebić się na powierzchnię. No to dawaj, kolejne wspomnienie. Bogato tutaj widzę. Dwa wspomnienia w jednym miejscu i to jeszcze w rozmowie z jedną osobą. Zobaczmy, co tym razem. Kolejne punkty doświadczenia, 5000. Umysł twój zaczynają wypełniać wspomnienia pokrytego dymem pola bitwy. Na szczycie wzgórza, obserwując bitwę, siedziałeś ty, usadowiony na potężnej, czworonożnej bestii. Ryczenie rogów niosło w sobie rozkazy dla znajdujących się poniżej oddziałów. Okej, zobaczmy, co dalej. Gdy na nie patrzyłeś, twe oddziały podzieliły się, uciekając na prawo i lewo, gdy wróg wyrąbywał sobie drogę na szczyt wzgórza, by zabić wrogiego dowódcę. Ciebie. Okej. Głupcy, pomyślałeś, formując usta w dziki uśmiech. Moi rycerze wykonają szarże w dół wzgórza i powstrzymają ich błyskawicznie. A w tym momencie moja wycofująca się piechota wkroczy, by przełamać ich flanki. Ach, wkrótce osiągnę kolejne zwycięstwo. Zdajesz sobie nagle sprawę, że Dolora przygląda ci się uważnie. Dobrze się czujesz? Możemy dokończyć naszą grę kiedy indziej, jeśli sobie że zażyczysz. Nie, kontynuujmy grę. Dolora gra znakomicie, przeciwdziałając twym sprytnym ruchom. Ostatecznie jednak twe zwody i wypracowane manewry wygrywają z jej przebiegłymi strategiami. Dolora kiwa z uznaniem głową i zaczyna odkładać grę na bok. Jesteś świetnym graczem, może nawet mistrzem. Posiadasz godne pochwały umiejętności. Ciekawe. I znowu możemy zapytać, cienki, czy zawsze grywasz tak bezlitośnie? Dolora kiwa głową. Pani Sława poleciła mi grać bez skrupułów. Innej zaś uczennice by grała tak, aby przeciwnikowi zawsze udawało się wygrać. To pani Sława pragnęła, bym dostarczała innego rodzaju doświadczeń. Prawdziwego wyzwania, nie zaś czegoś zaspokajającego czyjeś ego. Ciekawe, no i kolejny raz. Właśnie jest to w ten sposób tutaj zrobione. No, nie kłamała Niesława. Jest naprawdę ciekawie. Przynajmniej tutaj na razie porozmawialiśmy sobie z jedną osobą, z Dolorą, a już się troszkę powydarzało.
Dobra, tu jest jeszcze informacja na temat tego o prowadzeniu wcześniejszej dysputy, ale już myślę wyczerpaliśmy to zagadnienie. Zobaczmy, o co moglibyśmy potencjalnie samą Dolorę zapytać. Rozumiem. Mam kilka pytań do ciebie. Dolora kieruje wzrok na podłogę i wydaje z siebie odgłos, który mógłby być smutnym westchnięciem. Jestem chętna, aby służyć ci jako gospodarz. Teraz jednak na inne pytania nie chcę odpowiadać. Przykro mi, ale obawiam się, że chwilowo będziesz musiał z nimi trochę poczekać. Coś nie tak? Czy mogę ci jakoś pomóc? Zaktualizowałem mój dziennik. Podnosi wzrok z podłogi i spogląda ci w oczy. Po raz kolejny uderza cię bladość jej gładkiej skóry i chłodna głębia jej srebrzystych oczu. Nie. Nie. Obawiam się, że nie. Moje problemy to sprawa uczuć. Sądzę, że z czasem wszystko powinno się ułożyć. Jesteś pewna, że nie mogę nic dla ciebie zrobić? Pewna? Dolora przerywa, zastanawiając się jakby. Nie, nie jestem. Ma pierwsza miłość, Wesołek, wciąż posiada klucze do mego serca. Tak długo jak je ma, nie wolno mi pokochać kogoś innego. Oto przyczyna mojej melancholii. Czekaj, dlaczego go nie poszukasz, nie porozmawiasz z nim? Potrząsa głową. Nie mogę opuścić tego miejsca. Powody tego mają wyjątkowo osobistą naturę i nie powinnam się nimi dzielić z nieznajomymi. Nawet z tymi, którzy są wobec mnie uprzejmi. Wystarczy więc, jak powiem, iż nie mogę poszukać Wesołka osobiście. No dobra, no to w takim razie poszukam tego Wesołka i pomówię z nim w twoim imieniu. O ile mi zdradzisz, gdzie go szukać. Zaktualizowałem mój dziennik. Dolora przytakuje i na jej ustach pojawia się delikatny cień uśmiechu. Pochyla głowę. Jeżeli znajdziesz Wesołka i pomówisz z nim, będę niezmiernie wdzięczna. Jest on członkiem stronnictwa doznań, dlatego możesz o niego zapytać w miejskim gmachu rozrywki. Okej? Ciekawe. No dobra. Wrócę, gdy go odnajdę. Żegnaj. No i dostaliśmy jakieś wpisy do dziennika. Zobaczmy. Mieliśmy tutaj na przykład... cholera, trochę ich jest tutaj. Tu było już o Iwanie odnośnie... A ciekawe, co tutaj napisano, zobaczmy. Iwana, kustoszka galerii w dzielnicy urzędniczej, powiedziała mi, że mroczne ptaki Okantusa, które należą do jej ekspozycji, to po prostu kawałki lodu z zamarzniętej rzeki Styx. Każdy, kto będzie na tyle głupi albo szalony, żeby je połknąć, doświadczy dokładnie tego samego, co człowiek pijący wodę bezpośrednio z rzeki Styx. Straci swoją pamięć. Jeśli chodzi o mnie, to byłby to dla mnie zdecydowanie krok wstecz, ale może znajdę kogoś, komu taka perspektywa będzie się wydawać miła. Kto wie? Czyli ktoś, kto mógłby się napić takiego, żeby zapomnieć. Ciekawe kto. Zobaczymy. W dzielnicy urzędników spotkałem kobietę o imieniu Niesława. To bez wątpienia jedna z najpiękniejszych istot, jakie kiedykolwiek widziałem. Nie jest jednak człowiekiem. Z jej pleców wyrastają skrzydła. No tak, jest sukubem. Niesława powiedziała mi, że jest sukubem, mniejszym Tanarri, jednym z biesów, które wędrują po niższych sferach. Najwyraźniej jej gatunek wyszukuje śmiertelników, a następnie uwodzi ich, zabierając duszę do otchłani. Urocze. Niesława zasugerowała, żebym porozmawiał ze studentkami w przybytku.
konwersacja z niektórymi z nich mogłaby pobudzić moją pamięć. No i tak było, faktycznie. No i tutaj jeszcze dwa ostatnie wpisy. Dolora, jedna z kobiet w przybytku zaspokajania żądz intelektualnych, odmawia udzielenia odpowiedzi na te z moich pytań, które nie dotyczą bezpośrednio jej pracy jako kurtyzany. Zachowanie takie wydaje mi się dość intrygujące i odnoszę wrażenie, że akurat ona może posiadać informacje, które mają dla mnie dużą wartość. No zobaczymy. Najpierw trzeba będzie dla niej wykonać jakieś zadanie. No i mamy jeszcze tutaj kolejny wpis. Tu jest na przykład coś takiego. Zgodziłem się poszukać człowieka zwanego Wesołkiem, pierwszą miłość Dolory, i porozmawiać z nim w jej imieniu. Powiedziała mi, że jest on członkiem stronnictwa Doznań, więc powinienem pytać o niego w gmachu rozrywki. No zobaczymy. Dobra, czyli rozmowę z Dolorą mamy już za sobą. Zobaczmy, co następne. Tu są na przykład takie drzwi. Wygląda na to, że jest jakiś być może kolisty obiekt. Ładnie tutaj, trzeba przyznać, i ta muzyka też bardzo kojąca. To jest jakiś bywalec przybytku. Ten uderzająco przystojny szlachcic przygląda się, jak do niego podchodzisz, ze sporą dozą pogardy. Jestem tu, żeby rozmawiać z paniami. Panie, a nie z takimi jak ty. Mam szczerą nadzieję, że nie chcesz nękać mnie pytaniami i no, tego typu sprawami. Tak właściwie to mam kilka pytań. Szlachcic mruży oczy, patrząc na ciebie. Nie obchodzi mnie to. Ani trochę. A teraz precz. Odejdź, zostaw mnie w spokoju. Ale buc. Dał pocałuj psa w rajtuzy. Idę. Zobaczmy, co w tych pokojach. O, coś tu można majstrować, tak jakby kręcić jakimś kołem. Gdy zaczynasz przeszukiwać kredens, jego uchwyty nagle wyrywają się z twego uścisku, a szuflady zamykają się z trzaskiem. Pogardliwe rozlega się z wnętrza mebla. Halo? Faktycznie, halo. Kredens wydaje z siebie kolejne. A więc co my tu mamy? Łotrzyk szukający bogatej bielizny jakiejś pani, Ty mówisz? Ja? No tak, mówię. A kim jesteś? Jestem Louis. A kim ty jesteś? Bezmyślnym chuliganem, myszkującym po rzeczach innych osób. Dobra, nieważne. Co tu robisz? Cóż, panie, jeśli musisz wiedzieć, to jestem kredensem. Ale czemu jesteś kredensem w tym przybytku? Tak się składa, że jestem kredensem, bo chcę nim być. Dzięki wielkie. Nie, chodzi mi o przyglądanie się rozbierającym się pannom, ani o to, że wkładają swoją miękką, słodką bieliznę do moich szuflad, gdzie może ona ocierać się o moją skórę. Takie oskarżenia są obrazą dla osoby praktykującej sztukę magii. Po prostu wchłaniam doświadczenie tego, co znaczy być kredensem. Widoki, zapachy, doznania. Zatem wiedzą o tym wszystkie kobiety? No tak. Wiedzą i z całego serca zgadzają się. Cóż, może nie do końca z całego serca. I pomimo, iż tego nie wyraziły swojej akceptacji w mojej obecności, ponieważ nie do końca zdają sobie sprawę, że jestem kredensem, nie chciałbym, żeby dowiedziały się, że jestem czymś jeszcze. Tak więc nie byłem w stanie wgłębić się w tę sprawę. Aha. Dodaj mi coś, ja nikomu nie powiem. Co tam ciekawego wynalazłeś? To bardzo dobrze, pięknie. Otwórz trzecią szufladę, draniu.
Gdy sięgasz dłonią do szuflady, ona zamyka się z wielką siłą. Porażający ból przebiega przez twoją dłoń, gdy wydostajesz swoje obite palce. O ty małpo. Kretyn, idiota. Otwórz szufladę, powiedziałem, a ty sięgnąłeś do środka. Uderza ponownie szufladą dla podkreślenia swoich słów, po czym zaczyna się trząść ze śmiechu. No dobra, to wiesz co, słuchaj, powiem im o tym teraz. Co ty na to? Po pierwsze, powiem ci jedną rzecz. Pojawiam się i znikam z przybytku od długiego czasu. Wiem dość sporo, zarówno o jego mieszkańcach, jak i o ich zwyczajach. Zapewniam cię, że rozpowiadanie o mnie jest całkiem bezużyteczne. Nie tylko stracisz we mnie potencjalne źródło informacji, ale też po prostu zniknę, zanim ktokolwiek przyjdzie, by sprawdzić twoje zeznania, co sprawi, że wyjdziesz na głupca. To może w takim razie po prostu porąbię cię na opał. Co ty na to? Nie uczynisz nic takiego. Cóż, nawet najpośredniejsi ludzie wiedzą, że w przybytku nie można popełnić aktu przemocy. Po prostu zostałbyś wyrzucony. A nawet jeśli tak by się nie stało, to zapewniam cię, że moje umiejętności w sztuce są dość imponujące. No i się zapętliło. Jakby go tutaj... W sztuce. Imponujące. Zobaczymy. Może w takim razie jesteś w stanie nam coś powiedzieć, co? Chyba, że będziesz znowu sprawiał tu takie figle. Zatem mam kilka pytań. Tak? Czy możesz powrócić do swojej prawdziwej postaci w każdej chwili? Kredens zdaje się myśleć o tym przez chwilę. Nie potrzebuję dzielić się takimi sekretami z tobie podobnymi. A poza tym nie ma powodu, bym w tej chwili zmienił postać, ponieważ nie doświadczyłem jeszcze pełnych doznań związanych z byciem kredensem. To bardzo złożona sprawa. Przetrzymywanie i sortowanie lubieżnych ciuszków, wąchanie wspaniałych kobiecych zapachów. Szuflada wysuwa się i zamyka dźwiękiem, naśladując westchnienie rozkoszy. Co za fetyszysta. Dobra, mam kolejne pytanie. Czy możesz opowiedzieć mi o tym miejscu? To raczej wolałbym, żeby każdy dowiedział się tego sam, niż z opowiadania. W końcu jest to połowa radości z całego doświadczania. Powiem ci tylko to, co zapewne już i tak wiesz. Nazywa się ono przybytkiem zaspokajania żądz intelektualnych, a znajdujące się w nim kurtyzany specjalizują się w sztukach języków i komunikacji. No to już faktycznie wiedziałem. Jakiś bezużyteczny ten kredens, no. Czy wiesz coś o Raveli Szaradnej? Może to chociaż? O, to niewielu ludzi, którzy mieszkali w Sigil przez dłuższy czas, nie wie. Zastanawiam się jednak, co o niej chcesz wiedzieć. No, na ten przykład muszę ją znaleźć. Ty jesteś szalony, wiesz? Wybitnie szalony. Całkowicie zbzikowany, to, jak mi się wydaje, jest na to powszechne określenie. Ravela została wygnana z Sigil dawno temu i jeśli jeszcze nie jest martwa, to z pewnością ty zapragniesz, aby tak było, o ile uda ci się w jakiś sposób ją odnaleźć. Mówią, że pożarła wszystkich, którzy wcześniej jej szukali, a z tobą zapewne uczyni to samo. Pozostawiłbym ją w spokoju. No dobra. No nie czuję się za szczególnie przekonany. Mam jeszcze inne pytanie. Co ty mi tu możesz powiedzieć? Czyli w sumie wszystko już żeśmy wypytali. Dobra, nieważne. Zobaczmy. Zapiszę sobie może rozgrywkę, bo nie wiem, czy tu można grzebać w szufladach. Księga Finama. To nie jest ten czasem ten cały Finam lingwista? Jedną sztukę miedzi. No nieźle. Można buchnąć? Czy będzie awantura? Chyba w porządku. Zobaczmy, co w księdze.
Dziennik badawczy lingwisty o nazwisku Finam. Okej. Może będzie wdzięczny, kiedy mu go dostarczymy. Ostatnim razem za bardzo nie chciał z nami rozmawiać, tylko tak weszliśmy do środka, a on coś tam mówił, że nie ma czasu, jest zajęty prowadzeniem swoich badań. Dobra. Zobaczmy, co w bramce numer 2. Tu w międzyczasie będę sobie patrzył, czy są jakieś nowe... Te modrony jeszcze wyglądają interesujące. Może warto by tam podejść i zobaczyć, co z nimi. Julia. Co za Julia? Obojętnie, co? Ta ciemnowłosa, młoda kobieta wpatruje się tempo w dal, wzdychając żałośnie i od czasu do czasu bawiąc się szwem swojej sukni z zielonego aksamitu. Trudno jest powiedzieć, czy jest przygnębiona, czy jedynie znudzona. A witaj. Dziewczyna spogląda w twoją stronę przez ułamek sekundy, po czym na powrót kieruje swoje spojrzenie gdzieś daleko przed siebie. A witaj, tak. Mam na imię Julia. W czym mogę... O, nieważne. Zostaw mnie proszę w spokoju. Wzdycha poirytowana. Co się stało? O, zupełnie nic. Tylko tyle, że spędzam swoje dni wpatrując się w przeciętność, starając się dostrzec coś, co mogłoby wymazać jej straszne, niewyobrażalnie nudny byt. Czy twoje życie jest aż tak szare i nudne? No niestety jest. Wzdycha, zamykając oczy i masując sobie skronie. Okropnie nudne. Ciekawe, co my tutaj możemy? Być może mógłbym sprawić, że życie będzie dla ciebie mniej nudne, moja pani. Ewentualnie jest jeszcze, jestem pewien, że mógłbym dodać trochę emocji twojemu życiu. A co my możemy dla niej zrobić? No właśnie. Co tutaj w tej pierwszej kwestii dialogowej? Nie, nie. Miło jednak z twojej strony, że to proponujesz. Co? Jestem już z mężczyzną, panie, i kocham go serdecznie. Chciałabym jedynie... Stuka palcem o podbródek. Czegoś więcej od naszego związku. A czy coś więc brakuje temu związkowi? I ewentualnie jest jakiś problem? Zobaczmy z tym problemem. No tak, jest pewien problem. Robi się rozdrażniona. W tym, że nie ma żadnych problemów. Nasze rodziny wyśmienicie przyjęły wiadomość o naszych wspólnych zalotach. Jego rodzeństwo kocha moje rodzeństwo, a przyjaciele uważają, że naszemu związkowi błogosławią same sfery. Wszystko dobrze, to się dzieje... Marszczy czoło. Tak gładko. Taki brak problemów jest nie w porządku. Aha, czyli to jedna z tych. Jakoś za spokojnie. Słuchaj, wiesz co, nie jesteś w moim typie. Jakoś tak nudno, mało stymulacji, ty jesteś miły, taka ciepła kluska. Ja potrzebuję awantury i o coś się spróć. Może borderline tutaj się trafił nam. No pierwsze słyszę. Naprawdę? Doświadczyłeś kiedykolwiek takiego związku? Spogląda na ciebie przez krótką chwilę. Wygląda, że twoje życie wypełnione jest problemami wszelakiego rodzaju, sądząc po bladości twojej cery. No to akurat jest chyba najmniejsze zmartwienie, jakie miewam, szczerze powiedziawszy. Jakoś tak urokliwie wygląda blada cera. Nie przypominam sobie żadnych swoich związków. Pozostałości po tych, które napotkałem, wskazują na to, że mogłem mieć pewne kłopoty. No trochę tak. W sumie Dejonara chyba poniosła nawet śmierć w wyniku tych naszych perturbacji. Chodzi o to, że wszyscy moi przyjaciele mają tak interesujące związki, obfitujące w kłótnie, wrogie sobie rodziny, ciosy zadawane sztyletem w plecy, otrucia, szalone rodzeństwo,
no i wściekłych ojców z wielkimi mieczami. Mam kochanka, którego rodzina mnie kocha i którego kocha świat. Znowu wzdycha. Rzecz wielce dokuczliwa. Jakież chciałabym znaleźć sposób na dodanie sprawom odrobiny pikanterii. Aha, czyli młyn ci się marzy. Morte podlatuje do ciebie i szepcze ci do ucha. Żal mi jej ukochanego. Z tą dzierlatką problemy chodzą stadami. Co masz na myśli? No, nie jestem pewna. Jakiś element niebezpieczeństwa albo zazdrości? Coś intensywnego. Aha. No, mogę udawać, że staram się o twoje względy, jeśli chcesz. Ewentualnie możemy zaproponować, to w takim razie dlaczego nie wdasz się w jakiś romans? Chociaż to byłoby chyba... No nie chciałbym chłopa wysadzać tutaj. Może bardziej faktycznie. Zobaczymy z tą odpowiedzią numer 3. Trójkę, panie, trójkę. Mogę udawać, że staram się o twoje względy, jeśli chcesz. Julia spogląda na ciebie, po czym krzywi się. Właściwie to pomysł nie jest nawet w połowie tak pomylony, jak mi najpierw się zdawało. Z pewnością wyglądasz dość niebezpiecznie. Dziewczyna przygląda się twojej twarzy, jakby szacowała wartość konia. Jesteś tak surowy i twardy, jak wskazuje na to twój wygląd? Nie ma twardszych ode mnie, zapewniam cię. Po prostu powiemy tak. A zrobisz więc to dla mnie? No dobra. Niech będzie. Jak możemy ci tu jakoś pomóc, nadać pikanterii twojemu związkowi, a wszystko w imię takiej dobrej zabawy, no chyba, że... No właśnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobię to. Wyśmienicie. Moja miłość, Monteka, można znaleźć w gmachu rozrywki. Dziękuję ci. No, oczywiście. Pójdę i porozmawiam z nim. Żegnaj. Zaktualizowałem. Aleśmy się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zgodziłem się udawać zazdrosnego adoratora Julii, jednej z kurtyzan z przybytku zaspokojenia żądz intelektualnych. Mam znaleźć w gmachu rozrywki jej kochanka, Monteka, i zażądać, by z niej zrezygnował, na moją korzyść. Cholera, ciekawe, co z tego wyjdzie. Będzie musieli się pojedynkować albo coś? Na gołe pięści? To miało być coś o twardości. Zobaczymy. Dobra, tutaj są jeszcze jakieś pojemniki. Chętnie bym je przeszukał. Nie wiem tylko, czy się nie zrobi jakiś dym w związku z tym. Spróbujemy wykorzystać umiejętności Anny do otwierania... Mogę mi ja? Jęk. Dobra, zobaczymy, czy nie będzie awantury czasem. Złoty pierścień. Dobra, to wędzimy. I tu? Czysto. W porządku. Dobra. Czyli dwa pokoje żeśmy sobie sprawdzili. Są tu jeszcze te modrony. Zapiszę sobie rozgrywkę i porozmawiam z którymś z nich. Zobaczę, czy w ogóle można nawiązać jakąś rozmowę. Ta, ale ciekawie wygląda. Taka maszyna jak telewizor jakiś z oczami. Ta dziwna, sześcienna istota zdaje się być zarówno maszyną, jak i żywym organizmem. Gdy się do niej zbliżasz, przez chwilę wpatruje się w ciebie szerokimi, otwartymi oczami. Na jej twarzy nie ma żadnych śladów emocji. A, czyli tak beznamiętnie patrzy. Daj spokój, szefie. Jesteśmy w budynku pełnym najbardziej seksownych dzierlatek po tej stronie wieloświata. A ty zatrzymujesz się, żeby porozmawiać z modronami? A co możesz mi o nich powiedzieć, Morte? Morte wydaje z siebie odgłos obrzydzenia.
A o czym tu z nimi rozmawiać? Te małe, mechaniczne szkodniki ciągle robią wszystko, żeby zaprowadzić prawo i porządek w całym wieloświecie. No i nie chodzi im o dobro, tylko o prawo. Dajmy sobie z nimi spokój i chodźmy pogadać z kobietami, co? Nie zwracaj uwagi na Mortego i przywitaj Modrona. Przepraszam, Morte, ale rozmawiam z Modronem. Morte ciężko wzdycha. Dobra, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem. Pewnie i tak nic z nich nie wyciągniesz. Strasznie dziwnie się z nimi rozmawia. Okej, witaj. Jego głos ma metaliczny, dudniący pogłos, jakby był raczej dźwiękiem granym przez dziwny instrument niż prawdziwą mową. Odpowiadam na twoje pytanie. Powitanie tam powinno być. Rozlega się ciche kliknięcie, gdy istota mruga. W powietrzu pomiędzy wami zapada niewygodne milczenie. Okej, mam kilka pytań. Zidentyfikuj się przed nami. Okej, nie jestem pewien, kim jestem. Pragnęlibyśmy wiedzieć, czemu tak jest. Sam nie wiem, po prostu nie pamiętam. Wszystkie rzeczy posiadają nazwę. Wszystkie powinny zostać zidentyfikowane. Twoja odpowiedź nie zadowala nas, ale powinna wystarczyć na ten czas. Istota milknie i mruga. Identyfikujemy się przedmiotowi jako Modrony, typ kwadron, model uskrzydlony. No dobra, mam teraz kilka pytań. Przedmiot może zadawać pytania. Czy wiesz, czym jest ta mała zabawka? O, widzisz. Może najpierw zaczniemy od tyłka strony. Słuchaj, wiesz coś na temat Raveli Szaradnej? Nie wiemy nic o żadnej istocie ani obiekcie posiadającym taki tytuł. No to mam jeszcze inne pytanie. Co możesz powiedzieć mi o tym miejscu? O cholera. Budynek umiejscowiony w części Sigil, powszechnie znanej jako dzielnica urzędników. Nie potrafimy podać dokładnych współrzędnych, ponieważ powierzchnia Sigil zmienia się w odstępach, których jeszcze nie określiliśmy. Sam budynek znany jest jako przybytek zaspokajania żądz intelektualnych. Służy jako coś, co można szeroko określić jako szkoła językowa. Jej uczniami są głównie kobiety, które zamierzają w którymś momencie, jakiego jeszcze nie ustaliliśmy, a który waha się od ucznia do ucznia, stać się faktotumami stronnictwa doznań. Stronnictwa doznań? Podamy krótkie streszczenie tego, w jaki sposób zdefiniowane jest stronnictwo doznań. Frakcja, której głównym wierzeniem jest to, iż z doświadczeniem przychodzi prawdziwe zrozumienie wieloświata i jego tajemnic. No dobra, dobra. Mam jeszcze inne pytanie. Co tutaj robisz? Naszym celem tutaj jest obserwacja. A co obserwujesz? Obserwujemy jedną osobę z tutaj zatrudnionych. No to... Może kogo? Spróbujemy jeszcze raz. Jak już stwierdzono, obserwujemy jedną osobę z tutaj zatrudnionych. No tak, ale co dokładnie obserwujesz? Obiekt naszych obserwacji nazywa się Dolora. A czemu ją oglądacie? Nie poinformowano nas co do konkretnego celu lub celów, które spowodowały, że otrzymywaliśmy takie zadanie. Rozkaz naszego przełożonego Pentadrona jest wystarczającą przyczyną, aby owo zadanie wykonać. Z tego powodu cel lub cele są dla nas nieistotne. No to mam jeszcze inne pytanie. Ostatnie. Czy wiesz, czym jest ta mała zabawka? Modron. Większy, ale w każdym celu identyczny jak przedmiot w twoich dłoniach. Tutaj mruga raz, potem drugi i mówi. Czyli okej. Ten przedmiot to sześcienny portal. Użytkownik powinien ustawić członki tego sześcianu, że zostanie on zaktywizowany.
Gdy tak się stanie, przedmiot ten przeniesie użytkownika w miejsce, które zostało zaprogramowane przy jego stworzeniu. No to jaka jest właściwa kombinacja, aby go uruchomić? Nie posiadamy takiej informacji. Ponad 97% wszystkich sześciennych portali funkcjonuje w nieco inny sposób. Nie byliśmy obecni przy konstruowaniu tego przedmiotu, ani nie dano nam instrukcji co do jego użycia. Gdyby przedmiot pragnął użyć tego portalu, będzie on musiał odnaleźć sposób działania i cel drogą eksperymentu. Okej. Tam jeszcze jedna kwestia była, którą chciałem poruszyć. Mam jeszcze inne pytanie na temat tej zabawki. I dokąd ten sześcian zabierze użytkownika? A, czyli to samo. Nie posiadają informacji i trzeba będzie eksperymentować. No dobra, ale brzmi to ciekawie, czyli można coś tu pokombinować. Teraz, gdy jesteśmy bogatsi o tą wiedzę, może udałoby nam się coś tutaj wskurać metodą prób i błędów, jeśli jest faktycznie jakaś taka możliwość tam zabawy. Tak czy siak, myślę, że tym zajmiemy się w następnym odcinku. Pozwolę sobie tutaj zapisać i zakończyć nagrywanie tego odcinka. Także mam nadzieję, że się podobało. No i jak zwykle, nie zrobiliśmy może jakichś wielkich postępów i nie ruszyliśmy się zbyt wiele, ale zdążyłem już przywyknąć do takiego obrotu spraw. Także cóż, tyle ode mnie. Chciałbym wam serdecznie podziękować za obejrzenie tego odcinka. Przy okazji życzyć przyjemnego popołudnia bądź wieczoru. No a my, jak zwykle, widzimy się w następnym. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.